Jesteśmy na placu budowy Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Tu aktualnie w tym miejscu, gdzie teraz stoję, czyli w rejonie ulicy Międzyrzeckiej, powstała już podbudowa pod nową drogę. W tle za moimi plecami widać, jak kilkanaście osób pracuje przy konstrukcji mostu, który powstaje nad rzeką Oławą, a przede mną widnieje się most, który powstaje nad rzeką Odrą. Przypomnę, że Aleja Wielkiej Wyspy połączy Krzyki z Biskupinem, a pierwsze samochody pojawią się tutaj już w 2023 roku. Kiedy staniemy na nasypie przy ulicy Krakowskiej, widać już te sąsiednie brzegi Odry, Oławy, a za chwilę Wielką Wyspę. Warto podkreślić, że w tym tygodniu do Wrocławia przyjechała już konstrukcja stalowa mostu nad Oławą. Ona będzie wstępnie łączona na nadbrzeżu, a później już montowana i będzie stanowiła nośność tej ważnej przeprawy. Most, który powstaje nad Odrą, jest budowany metodą nawisową i już w lipcu tego roku ma zostać połączony. W powietrzu jest układany szalunek, zbrojony, betonowany i sukcesywnie wykonawca idzie do środka Odry, bo tam będzie ten wielki dzień, który przed nami, że te dwa mosty budowane dosłownie w powietrzu połączą się w jedną całość, te dwie połówki tego długiego mostu nad Odrą. Aktualnie między innymi na samych nasypach od strony ulicy Krakowskiej i od strony ulicy Międzyrzeckiej pracują koparki i przygotowują drogę do układania masy bitumicznej. Prace jednocześnie trwają także od strony ulicy Wilczej oraz od strony ulicy Dębowskiego. Przy Oławie po obu stronach, przy Odrze po obu stronach, przy Krakowskiej to są wszystkie fronty robót budowlanych, które spinają się w jedną całość, rosną równomiernie tak, aby na końcu to, co powstanie, było Aleją Wielkiej Wyspy. Koszt realizacji Alei Wielkiej Wyspy to ponad 230 milionów złotych i pochodzi w całości z budżetu miasta. Echo 24, Nina Jewtuszenko.